16 czerwca zakończono tegoroczną akcję Pola Nadziei. Z tej okazji Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach zorganizowało piknik rodzinny w Parku Zadole, który był okazją do podsumowania inicjatywy. Akcja prowadzona jest przez Hospicjum Krakowskie. Bierze w niej udział kilkadziesiąt hospicjów w całej Polsce, w tym nasze, tutaj w Katowicach. Pragniemy poprzez tą akcję informować ludzi, jak działa hospicjum, że warto pomagać innym. Organizujemy prelekcje w szkołach, spotkania dla wolontariuszy i właśnie takie wydarzenia jak to tutaj. Zależy nam, żeby ludzie przestali myśleć o hospicjum tylko i wyłącznie w ten negatywny sposób. Od jakiegoś czasu hospicja mogą towarzyszyć chorym nie tylko w tym ostatnim momencie choroby, ale również podczas leczenia. Ważne jest, aby chory i jego rodzina byli wspierani na całym etapie leczenia, jak również w tych najgorszych momentach, nie tylko przez zespoły medyczne składające się z pielęgniarek i lekarzy, ale również z psychologów, są również rehabilitanci. I wolontariusze, którzy odwiedzają takie osoby, często samotne, w ich domach. Pola Nadziei. Niesiemy tą nadzieję. Symbolem całej akcji jest żonkil, który jest tutaj rozdawany uczestnikom. Są rozdawane żółte balony. Ten żółty kolor właśnie symbolizuje tą nadzieję i mamy nadzieję też, że będzie się to szerzyć dalej. Będą kolejne osoby działać razem z nami. Podczas pikniku prowadzona była zbiórka publiczna na rzecz podopiecznych hospicjum.